sensie, że zadzwonić na policję, że ktoś zakłóca mir, to przyjeżdża policja i wyprowadza, bo my nie możemy stosować siły. Na razie takiej potrzeby nie widzę, ale mamy taką straż, ale przede wszystkim mamy sąd, żeby nie było też to, co powiedział pan Protlewicz, pan Kościółek, że ja jestem osobiście kogoś wrogiem, tak? Może być jakaś tendencyjna sprawa, nagle się pojawi jakiś SAS, czy ktoś, który rzeczywiście niszczył Leszczyńskich i ktoś powie, pan nie ma prawa podejmować, bo pan jest wrogiem jakby z definicji, prawda? Dlatego proponuję, żeby powołać dzisiaj, mieliśmy się zająć sędzią pokoju, i to właśnie miał aplikować pan nomen omen Jacek Kościółek, ale oczywiście prawdopodobnie będzie inaczej. I sąd konfederacyjny. To znaczy tu w przerwie kuluarowej pan, jakby pan się przedstawił. Mariusz Całus z Częstochowy podpowiedział mi, ziemia kłobucka, żebym po prostu zajął się tym problemem systemowym, bo ten problem nabrzmiał. To jest taki wrzut, prawda? I my powinniśmy go w sposób cywilizowany rozwiązać, a nie poprzez taki, który się pan Cezary się uniósł troszkę może niepotrzebnie i na pewno nerwy nie są dobrym doradcą w sytuacji, kiedy my musimy się przekonywać na argumenty, a nie na siłę i panowie mają swoje argumenty, mówią i odchodzą ewentualnie, tak? Nie przekonują innych, że tak jest na pewno, jak oni mówią, tylko mówią, naszym, moim zdaniem jest tak i odchodzę. W związku z tym, czy zgodzilibyście się państwo, żebym teraz zajął się tym problemem ustalenia. Chyba, że nie będzie tego problemu, może zróbmy jeszcze inaczej. Dopóki panowie nie będą przerywać, ja obiecuję, że nie będę tego sądu konfederacyjnego zwoływał, bo nie widzę takiej potrzeby, tak? Bo to jest sąd sześcioosobowy, który albo wylosujemy, albo się zgłoszą chętni i ten sąd podejmie decyzję odnośnie kary, czyli czy to są już rugi Sejmu Walnego i jakie są kary, na przykład może być propozycja infamii i tak dalej, żeby to nie wychodziło ode mnie, bo tu jest opisana taka procedura rugów, tak? Sąd konfederacyjny, więc proszę nie podnosić ręki, panie, ja pana proszę. Jeżeli pan się może powściągnąć, bardzo proszę, bo to wbuduje chaos. Ja rozumiem, że wy chcąc, nie chcąc, nie wnikam w motywy wasze, ale dezorganizujecie tę pracę. Pogódźcie się z moją oceną sytuacji. I przez jakiś czas na temat infamii wypowiedzieliście się dosyć klarownie. Nie zgadzacie się z tym, ale my was przegłosowaliśmy. Definicję infamii przegłosowaliśmy. O co tu o tym chodzi? Teraz zajmiemy się już głosowaniem nad infamią. To jest dla nas bardzo ważne, dla Sejmu. Mimo, że zdecydowana mniejszość uważa, że robimy jakiś tam błąd, czy robimy to nieprawnie, czy jakoś tam. No niestety, my musimy robić swoje, tak? W związku z tym ja poddaję pod głosowanie każdą poszczególną osobę i tutaj państwa zaskoczę, bo myślę, że zaskoczę, że zajmiemy się najpierw infamią, jakby to będzie strukturalną. Pierwszy raz spróbujemy nadać infamię. Pani Beato, ja pani poproszę jeszcze dodatkowy, ale przegłosujmy jedną sprawę, zobaczymy, czy w tej sprawie będzie głos. Panowie, do końca tej sesji proszę, żebyście nie głosowali, czy ziemia nowosądecka może głosować poprzez pana nowego marszałka, który zastępuje pana Kościółka, czyli pierwszego asesora. Pana Patlewicza proszę, żeby nie głosował, bo i tak nie będzie ten głos uznany. Chodzi o to, żeby nadać infamię spółce wydawniczej Agora. Ta spółka, proszę państwa, w polskim państwie robi bardzo dużo zła. To jest moje zdanie, ja narzuciłem w tym porządku. Oni w tej chwili chcą wejść w telewizję, wiecie państwo, wydają gazetę wyborczą i tak dalej, zapraszają wielu ludzi, takich kontestatorów narodowej Polski i tak dalej. Nie będę się rozgadywał, bo każdy mniej więcej wie, o co chodzi. Stoi za tym niejaki Adam Szechter, nazywany Michnik, i on bardzo dużo psuje krwi. W związku z tym to jest taki pakiet, w którym mówimy, nie tylko Adam Michnik, tak? Tylko cała ta Agora, która jest jakby ruchem kapitałowym, który niszczy Polskę ewidentnie. Czyli nadajemy tej spółce Agora, tak? Status spółki, która jest objęta infamią sejmowalnego, czyli do tej spółki nie należy się zatrudniać, znowu, żeby nie było, że chcemy ją uśmiercić albo ogłosić upadłość. Nie w tym sensie, drodzy państwo. Wyraźnie i jawnie mówię, o co chodzi. Chodzi o to, żeby tych gazet nie kupować. Jest to po prostu ostracyzm tej spółki i wszelkich aktywów, jakie ta spółka posiada. Ostracyzm polega na niekupowaniu, nieoglądaniu kanałów, które ta spółka i tak dalej. I generalnie chodzi o nadanie infamii Adamowi Michnikowi, tak? Jeżeli państwo pozwolicie, to, bo uważam, że to powinno być jakby w jednym, ewentualnie jeżeli uważacie, powinniśmy to w dwa głosowania zrobić, Agora osobno i Michnik osobno, chciałbym głosy tu usłyszeć. Czy w jednym? W jednym. Więc czy w tej sprawie, otwieram tu debatę, czy w tej sprawie, tej konkretnej infamii, ktoś chce zabrać głos? Tej spółki Agora i Michnika. Czy ktoś w tej sprawie chce zabrać głos? Bardzo proszę. Ale tylko na ten temat, proszę. Tak. Krzysztof Niski, Ziemia Opolska. Kiedy usłyszałem tą formułę, to myślę, że ja i my wszyscy nie skojarzyliśmy sobie z jakąś tam karą śmierci. To był jakiś tam
przepis, który był przed jeszcze I wojną światową. Ale czy znamy pierwotne znaczenie słowa parafianin? Na pewno nie. Wielu tutaj z nas nie wie. Ale jeżeli byśmy sięgnęli, jakie to by miało znaczenie w średniowieczu, to parafianin był jakiś nieokrzesany, jakiś niedouczony. Oczywiście dzisiaj ma inne znaczenie. Już my dzisiaj tego tak nie możemy wziąć do siebie, że tacy jesteśmy. Dziękuję. Czy ktoś w tej sprawie jeszcze chce zabrać głos? Czy już podajemy? Jeszcze w tej sprawie, ale tylko w tej sprawie Agory i Michnika. Bardzo proszę, ziemia wrocławska. Sławomir Salomon, ziemia wrocławska. Wysoka Izbo, chciałbym tutaj uzasadnić na moim przykładzie, jeżeli chodzi o, delikatnie mówiąc, z daleko idącej ostrożności prawnej. Agora we Wrocławiu zapisała się na przykład w mojej karcie proceduralnej, sądowej, w sądzie powszechnym obecny, bardzo negatywnie. Startując na fotel prezydenta Polski w 2005 roku, nielegalnie finansowała moją kampanię wyborczą, za co później trafiła sprawa do sądu wobec mojej prywatnej osoby, nie mojej kampanii wyborczej. To była, no nie powiem, że podpucha, ale tak nie ukrywam, że ciekawie wyszło, w wyniku czego mam Agorę zabezpieczoną przez 10 lat w sądzie za nielegalne finansowanie mojej kampanii prezydenckiej. W 2005 roku, nie będę uzasadniał, bo szkoda, że powiem, czasu Wysokiej Izby, natomiast no to są dokumenty do wglądu i to są bardzo konkretne zarzuty. No niestety to dotyczyło spraw, w tle bym powiedział, i zabójstw, bo dwie strony, nie ukrywam, że dużo prędzej się pojawiło, gdzie Adam Michnik odmówił podpisania, że tak powiem, własnego artykułu, kiedy się układ władzy we Wrocławiu spolaryzował w innym kierunku. A może pan to rozszerzyć, bo jak padło takie oskarżenie... Nie chciałbym zabierać czasu. Ale wiecie co, drodzy państwo, jeżeli mówicie jakieś oskarżenie, to musicie go uzasadnić. Nie możecie powiedzieć na przykład, bo to padło straszne oskarżenie o zabójstwo, to powiedzieć nam jakiś jeden wątek, który prokurator badał lub... Albo to proszę sprostować i wycofać. Bo... Proszę, mam pytanie do pana. Tak, bardzo proszę. Dlaczego pan nam to opowiada? Dotyczy to Agory, po prostu mam dokumenty sądowe, wyrok. Pan wobec siebie to... Nie. Tak. Znaczy, wie pan, chodzi o to, że każdy się może, jeżeli ktoś miał wstępność za Gorą, inkluzji, może się w tej kwestii, ja dopuszczam to. Proszę mi dać, ja przerwę, jeżeli nie jest na temat, to jest na temat, bo jeżeli ktoś mówi, uzasadniając, bo za chwilę mamy dać infamię, więc jeżeli ktoś ma coś na obronę lub na drugą stronę, pan ma w drugą stronę, to proszę to powiedzieć, tak, żeby przekonać tych, którzy się na przykład wahają. Bo ktoś się może wahać, no. Dziękuję. Proszę. To jest moja wizytówka 2005 roku. Sprawa, nie chciałbym zabierać czasu, dlatego, dlatego wnioskowałem o infamię tych dwóch osób, o czym mówiliśmy. I to byłoby pewnego rodzaju rozszerzenie. Bo nie proszę podać te osoby, te dwie osoby. I tutaj będzie też wniosek z mojej strony. Ale proszę je podać. Już mówię. Niestety, prezydent Wrocławia... Dutkiewicz? Dutkiewicz. A druga osoba? Druga osoba, znaczy przykro mi to mówić, ale pan Szmajdziński, nie, przepraszam, pan Szmajdziński akurat pisał w tej sprawie, niestety on, ale jako jedyny, pan Jackiewicz, europoseł, były wiceprezydent u pana Dutkiewicza, mam wyroki również z sądu, mam również od marszałka Sejmu pisma, żeby respektował wyroki. Mój ojciec został zamordowany, gdyż ujawnił system kradzieży nieruchomości we Wrocławiu. Proszę przekazać dokumenty panu marszałkowi. Tak, ja bym chciał, żebyście państwo, pan Kaczyński, premier, odnieść. Bardzo was proszę, jeżeli macie zdjęcia czy aparat, puśćcie te obiegi, zrobicie zdjęcia sobie. Dobrze, ja to puszczam w obieg. Możecie zrobić zdjęcia cyfrowe i żeby to wróciło. Poza programem dzisiejszym. Tak, znaczy ja uważam, że to raczej dzisiaj upadnie, bo muszą się ludzie przejść, ale to jest prawda. Bardzo proszę. Znaczy chciałem w sensie... Dokumenty na zeskanować i wpuścić internet, one już nigdy nie zginą z internetu. Jeżeli mogę jeszcze uzasadnić jedną rzecz. Bardzo ważną, jeżeli państwo wejdziecie na YouTube i wpiszecie hasło Senat zabójstwo, zobaczycie jak daleko ukonstytuowana siódma kadencja Senatu poszła, ujawniając moje dane osobowe, zrobili posiedzenie w sprawie mojej osoby. Łamiąc wszelkie możliwe kanony, jest nagranie, ujawnienie na stronie głównej Senatu, posiedzenie Senatu w mojej sprawie, gdzie ujawniłem dla wszystkich 460 posłów, 100 senatorów, cały system, no brzydko mówiąc, mataczenia, a tutaj mamy wyrok, nawet świętej pamięci marszałek Szmajdziński, pan marszałek
tu czytał. Drodzy Państwo, zmieniłem zwyczaj. Każdy może podejść tu na biurku sekretarza, w przyszłości może zrobić zdjęcie, dobrze? Żeby to było na YouTube. No to każdy, nie ukrywam, że sprawa jest rozległa, dotyczy całego systemu tutaj. Niestety my tu się znaleźliśmy, dlatego że nie mieliśmy szansy obrony przed systemem. We Wrocławiu. Drodzy Państwo, jeszcze coś? Bardzo proszę, Pani Beata. Ziemia pozostała. Mam pytanie. Do Pana? Do tego, nie. Do tego interesu, który się toczy. Do tego przedmiotu obrad. Tak, do tego przedmiotu. Proszę Państwa, jak można rozumieć sprawę jednej tablicy w Parlamencie Europejskim? Ja osobiście oglądałem. W Parlamencie Europejskim jest jedna tablica na całym gmachu. Tylko jedno, na słupie wygląda w trzech słowach napisane. Są trzy słowa. Jak to dotyczy w całości europejskiej? Jak to rozumieć? Słowa dotyczą Agora Bronisław Geremek. To jest na dużej, ładnej tablicy przystępione na słupie w Parlamencie Europejskim. Ja osobiście to oglądałem. Dziękuję. Pani Beata, proszę bardzo. Tak. Bardzo ważne to było, co Pan powiedział. Beata Andrejas, marszałek Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Wrocławskiej. Więc ja popieram wniosek posła Ziemskiego z Wrocławia o rozszerzenie listy infamisów z Wrocławia do Lidii Udenberg, dodania Dawida Jackiewicza i Dudkiewicza, obecnego prezydenta, czwarta kadencja prezydenta Wrocławia. I tylko wspomnę, że poprzednim trzy kadencje prezydentem Wrocławia był niejaki Zdrojewski, też europoseł teraz, jak Jackiewicz, który na nagrobku jego ojca już nie ma nazwiska Zdrojewski. Jest żydowskie nazwisko. Także z kim mamy do czynienia we Wrocławiu, sami Państwo widzicie. Do Agory wracając. Moją organizacją macierzystą z młodości jest Federacja Młodzieży Walczącej i w niej spotkałam obu Kurskich, Jarosława Kurskiego i Jacka Kurskiego. I Jarosław Kurski jest obecnie zastępcą Adama Szychtera, Michnika. Także nie chcę Państwa zanudzać, ale mam bardzo dużo na ten temat informacji, co to są za bracia i co to jest Agora, którą ukradli tak naprawdę Michnik z Kurskim, NSZZ Solidarność, bo Gazeta Wyborcza, flagowy projekt Agory, miał być gazetą jaką? Miał być gazetą NSZZ Solidarność. A co się stało? Został skradziony narodowi polskiemu, ta Gazeta Wyborcza. I jeszcze w gazecie, znaczy w Agorze, w wysokich gremiach, w radach nadzorczych zasiaduje Henryka Bochniarz. Kto to jest? To jest komunistka, żydówka oczywiście, komunistka z poprzedniego systemu, która prowadzi Kongres Kobiet Polskich. I tu, co do sytuacji kobiet w Polsce, ten kongres ma bardzo dużą przekładkę, zarówno co do konwencji przemocowej gender przeciwko kobietom tak naprawdę, używając kobiet instrumentalnie, jak i ten kongres kobiet sponsorowany często przez Arabię Saudyjską na przykład, przez szejków, zaprasza się tam jakieś wysoko postawione kobiety z, w ogóle z obcych państw. I on kreuje politykę państwa polskiego antykobiecą, po prostu przeciwko kobietom. I takie kobiety jak Henryka Bochniarz, inne Żydówki, doprowadzają kobiety w Polsce, Polki, prawdziwe Polki, do całkowitej ruiny, odbierając nam głos we wszystkich mediach, czy to jest telewizja TVP, czy to są inne media. I to jest wielki problem, że te kobiety po prostu zniszczyły polskie emancypantki na przykład, nie? Czy historię polskich kobiet, które walczyły w czasie II wojny światowej, w czasie podziemiów. Dziękuję.
Drodzy Państwo, żeby już skutecznie, z godziny 14, ja przesuwam oczywiście o co najmniej po godzinach, nie godzinę, bo żeśmy opóźnili się, będziemy skuteczni. W związku z tym ja uważam, że jest moment, w którym możemy podjąć naprawdę być może historyczną decyzję, bo to jest wrzut na polskim ciele, tak jak mówię, Agora i Michnik. I poddaję to w tej chwili, będzie to uchwała Sancyt, więc poddaję to, przygotujcie się Państwo, kto jest za objęciem infamią spółki Agora i Adama Michnika. Proszę podnieść zielone kartki. Nie, nie oddzielnie, razem głosujemy, razem głosujemy. Kto jest przeciw, czerwony, a kto się wstrzymał, żółty. Proszę spisywać pana Krzysztofa. Komisję skrutacyjną. Na przejście też. Na przejście. Nie, nie. Osiemnaście głosów jest za, dwie ziemie nie głosowały. Dwie głosy nie głosowały, no zarządźmy jednak, dwie głosy nie głosowały, rozumiem, wyrugowane. Dwie ziemie nie głosowały. Ale pan nie chciał głosować, przepraszam. Nie chciał głosować. Nie chciał pan głosować, no ale to musimy rozumieć jako wstrzymanie się od głosu. Przepraszam bardzo, nie, ja jestem marszałkiem i upoważniłem go tutaj do głosowania. Nie ma takiej możliwości, kto ziemia... To nie ma większego znaczenia, dobrze, podejmiemy później. Rozumiem, rozumiem. To nie ma większego znaczenia, czy przyjmiemy to jako wstrzymujący się głos, czy jako... To może... To przedyskutujemy potem w komisji. Gdyby był problem, że to się ważyłoby, to wtedy byłby to problem. W tej chwili nie ma to problemu, znaczenia. Drodzy Państwo, ogłaszam, jakby Pan jeszcze, Krzysztof, jako szef komisji, który ogłosił tą uchwałę Sancy tutaj właśnie, a ja ją powtórzę, żeby dwa razy było to wypowiedziane. Chodziło o infamię, przypomnę, spółki Agora i Adama Michnika. Troszkę dalej, Panie Przewodniczący. To jest bardzo ważne, co teraz się stanie. Szanowny Panie Marszałku, szanowne Panie Posłanki, chciałem oświadczyć, że Sejm walny na sesji w Konstantynowie, 10. sesji nadzwyczajnej w Konstantynowie Łódzkim objął infamią spółkę Agora i imiennie Adama Michnika. 18 ziem głosowało za, dwie ziemie nie głosowało. To jest sytuacja, w której inni sobie, oczywiście powagą swojego urzędu potwierdzam, że jako marszałek Sejmu Walnego Konfederacji Generalnej Niepolskiej, że podjęliśmy uchwałę Sancyt o tym, że obejmujemy infamią spółkę Agora, obejmujemy infamią i uznajemy za infamisa Adama Michnika vel Adama Schechtera. Drodzy Państwo, to jest ważna uchwała Sancyt. Przejdziemy teraz do głosowania nad kolejną osobą. Ja tylko chciałem powiedzieć, że to wiąże trochę Państwu, co nas oglądają w tej chwili innym Polakom ręce w ten sposób, że powinniśmy uszanować tę uchwałę. Każdy, kto jednak złamie te zasady, czyli będzie afiliowany przy Gazecie Wyborczej, czy afiliowany przy Agorze, czy w jakimś sensie współpracował, w jakimś sensie też jest objęty infamią, prawda? To tak działa. Natomiast no, poddawane były te kilka osób, ale oczywiście najpierw omówmy tą osobę, która była w Wiciach. W Wiciach była podana Olga Tokarczuk, nie wiem, czy pamiętacie Państwo. Nad tą osobą będziemy teraz głosować.